Miałem okazję przetestować klawiaturę Akai MPK Mini Play. Czy warto kupić klawiaturę Play zamiast klawiatury Mini jako pierwszą klawiaturę? Oto kilka moich przemyśleń na ten temat. Od razu na początku spoiler. Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby zacząć tworzyć muzykę na komputerze i chce skorzystać z dobrodziejstw techniki MIDI, to raczej powinien wybrać na początek klawiaturę sterującą Akai MPK Mini, a nie Mini Play, zwłaszcza jeżeli nie jest zaawansowanym muzykiem i nie potrzebuje od tak na pstryk instrumentu. Rozwinę ten temat. Klawiaturkę niestety już oddałem, dlatego nie wystąpi ona w moim filmiku. Pod spodem w opisie jest link do zdjęcia, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to urządzenie wygląda. A w filmiku występuje moja stara klawiaturka MPK Mini. Omówienie zacznę od wymienienia spraw, które są neutralne i są identyczne w obu klawiaturach. Jeżeli chodzi o design, jest zupełnie ok. Obie klawiatury są naprawdę bardzo fajne i fajnie wyglądają. Jakość samych klawiszy, czyli najważniejszej części klawiatury, jest ok. Obie klawiatury mają identyczny mechanizm. Są one prawie identycznej wielkości. Przy zakupie otrzymujemy to samo dokładnie oprogramowanie. Różnice między urządzeniami tak naprawdę są kosmetyczne. Jeżeli chodzi o zalety klawiatury MPK Mini Play, najważniejszą zaletą jest to, że robimy pstryk, włączamy zasilanie i gramy. W wypadku klawiatury Mini niestety tak nie jest. Musimy wcześniej włączyć komputer i podłączyć tą klawiaturę do komputera. Sporą zaletą klawiatury Play jest to, że można grać jednocześnie na instrumentach klawiszowych i na bębnach. Pod pady podłączone są brzmienia bębnów. Naciśnięcie pada powoduje odegranie dźwięku bębna, a na klawiszach możemy sobie ustawić na przykład pianino i grać jednocześnie na tych dwóch instrumentach. No, może to być trudne, ale mogą na przykład to robić dwie osoby. Jeżeli tylko uda im się oczywiście naraz obok pianinka odpowiednio się zlokalizować. A teraz będę marudził i opowiem o wadach urządzenia MPK Mini Play. Pierwsza wada to cena. Musimy dopłacić 100 zł. Co w wypadku, kiedy dopiero ryzykujemy nasze pierwsze kroki w przygodzie z tworzeniem muzyki, jest pewną niedogodnością. Zamiast około 400 zł musimy zainwestować około 500. Za te dodatkowe 100 zł dostajemy coś ponad 100 brzmień i kilka zestawów bębnowych, które są w miarę ok, ale to nie jest coś, o co warto by się zabić. Wbudowany głośnik raczej jest po prostu cichy i o ile w cichym pokoju, jeżeli chcemy sobie pograć, to będzie zupełnie ok, ale generalnie z otaczającym nas hałasem raczej nie wygra, a zwłaszcza hałasem ulicznym. Akai MPK Mini nie ma niestety wbudowanych rytmów. Pokażę tutaj może takie muzealne, archaiczne urządzenie znanej i cenionej firmy Casio. Jest ono wyposażone we wbudowane rytmy. Działa to w ten sposób, że można sobie uruchomić rytm, który sobie gra, i teraz do tego rytmu można sobie improwizować na klawiszach. Akai MPK Mini Play niestety tego nie potrafi. A wracając może jeszcze do tego archaicznego Casio,
posiadało ono, zanim wypadł guzik, możliwość nagrania sekwencji wciskanych klawiszy, dzięki czemu melodyjkę później wciskając jednym klawiszem albo wręcz wciskając play można było odtworzyć. Akai MPK Mini Play niestety tego też nie potrafi. Jeżeli ktoś chce tworzyć bity albo lupy, no to niestety bez komputera się nie obędzie. Pokrętła. W urządzeniu Akai MPK Mini Play niestety są tylko 4, a nie 8. I co gorsza, są one starego typu. To znaczy są to zwykłe pokrętła typu potencjometr, które można przekręcić o 3/4 obrotu i koniec. W jednym z wcześniejszych filmików na moim kanale można znaleźć poradę, w jaki sposób wykorzystać te pokrętła, na przykład do płynnej regulacji tempa utworu. Jeżeli ktoś stanie się posiadaczem urządzenia Akai MPK Mini Play, to niestety ten numer w tym wypadku nie przejdzie. Jeżeli przez najbliższy czas ma to być jedyne urządzenie, jedyny kontroler MIDI, jednak lepiej w tym wypadku wybrać wersję Mini, a nie Play. Pady w klawiaturze Play są troszeczkę mniejsze niż w klawiaturze Mini, ale to akurat nie przeszkadza. Szkoda natomiast, że są to nadal takie same pady podświetlane na czerwono w momencie wciśnięcia. Nie wykorzystano szansy, żeby zastosować pady podświetlane RGB, które pomagają przy współpracy z programem w orientowaniu się, jaka próbka, jaki sampelek jest pod ten pad podciągnięty. Wielka szkoda. W najnowszym produkcie Akai w klawiaturze MPK Mini Plus już tego błędu nie popełniono. Sporym rozczarowaniem dla mnie był główny enkoder urządzenia, który służy do zmiany wewnętrznych brzmień albo wewnętrznych zestawów bębnowych. Otóż niestety enkoder ten zmienia tylko wewnętrzne ustawienia klawiatury, a nie można go zastosować do zmiany na przykład presetów podczas korzystania z klawiatury z instrumentem w komputerze. Tego błędu nie popełniła na przykład firma M-Audio, wypuszczając swoje klawiatury z serii Oxygen Pro, i tam ten centralny enkoder służy właśnie w tym celu. To znaczy, korzystając z takiej klawiatury, podłączając ją do komputera, można sobie zmieniać presety i jest to naprawdę bardzo wygodne. Tutaj firma Akai nie wykorzystała swojej szansy. Rzecz następna. Pokrętła służą do modyfikacji brzmień wbudowanych instrumentów podczas korzystania bez komputera. I to jest bardzo fajne. Można zwiększyć lub zmniejszyć na przykład pogłos albo brzmienie takiego instrumentu. Tylko niestety te ustawienia resetują się przy każdej zmianie instrumentu. Co oznacza, że jeżeli na przykład gramy sobie na pianinie i ustawimy sobie reverb na maksa, a później chcemy zmienić na inny wbudowany instrument i pokręcimy enkoderem, to niestety ustawienie reverbu nam się zresetuje i żeby znowu uzyskać na następnym instrumencie reverb na maksa, musimy pokręcić odpowiednim pokrętłem, co sprawia, że te pokrętła w którymś momencie po pierwsze szybciej się zużyją, a po drugie, no ile można kręcić, to się w końcu może po prostu znudzić. Tak więc uważam, że jest to również jedna z niewykorzystanych szans. Sporą katastrofą w wypadku klawiatury Play jest brak tych oto tutaj trzech przycisków, które mocno ograniczają wykorzystanie klawiatury podczas współpracy z komputerem.
ponieważ niestety nie można, przynajmniej mi się nie udało, zastosować padów do innej funkcji niż wysyłanie sygnału do uruchomienia sampla. Nie można ich zastosować do wysyłania komunikatów CC, czyli nie można im przypisać funkcji, na przykład włączanie odtwarzania lub innych wybranych. I w wypadku, kiedy korzysta się tylko z tego kontrolera, to takie dodatkowe przyciski naprawdę bardzo ułatwiają pracę. Niestety Akai MPK Mini Play nie posiada trybu włączania padów w tryb CC. Nie posiada również możliwości przełączania program Change, które można wykorzystać na przykład w programie MPC Beats do szybkiej zmiany śladów i dzięki temu szybkiej zmianie brzmień. I nie znalazłem również możliwości szybkiej zmiany wbudowanych programów. W wypadku klawiatury MPK Mini wciskamy tutaj przycisk i możemy wybrać jeden z 8 dostępnych programów, co pozwala na przykład na szybką zmianę adresów pokręteł. I dzięki temu, mając do dyspozycji na klawiaturze tylko 8 pokręteł, możemy nieomalże jednym ruchem palca zmienić program, podmieniając zapisane wcześniej w edytorze klawiatury adresy pokręteł i ilość pokręteł nam się zwiększa. Akai MPK Mini Play niestety tego nie potrafi. Tak więc na samym początku jest to rzecz niezauważalna, ale w momencie, w którym zaczyna się już korzystać mniej więcej po pół roku zabawy, najpóźniej z bardziej zaawansowanych funkcji MIDI, to ta wada wyjdzie na jaw. I mocno niestety dokuczy. Klawiatura Play posiada również wbudowany arpeggiator, tak jak klawiatura Mini. Niestety nie ma możliwości sterowania parametrami tego arpeggiatora za pomocą pokręteł. Tak więc jest to też poważna sprawa, jeżeli ktoś lubi korzystać z wbudowanego w klawiaturę arpeggiatora. No ja akurat tego nie robię. Czas na podsumowanie. Co wybrać? Warto zakupić klawiaturę Play, jeżeli potrzebujesz mieć natychmiast instrument, który od jednego pstryknięcia włącznikiem jest gotowy do grania. Jeżeli dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z muzyką i ma to być twój pierwszy uniwersalny kontroler, raczej wybierz Akai MPK Mini.